Cześć wam. Dzisiaj będzie bardzo nietypowy filmik. Dostałem taką lampkę do naprawy od pewnej kobiety i powiem wam tak. No zaromista jest ta lampka. Tak mi się ona podoba. Tutaj na brzuszku ma taki przycisk. Jak go naciśniemy, to ona się zapala. Drugi tryb, trzeci tryb, najmocniejszy. Trzy tryby: pierwszy, drugi, trzeci. Super sprawa, nie? Sobie na przykład ją postawicie na biurku, czy tam gdzieś na stoliku nocnym koło łóżka. I wystarczy, że tylko muśniecie palcem ją po brzuszku. No, tak można ją muskać. Pokażę wam jak. Po Bziusiu. Ciup, ciup, ciup. <grym> Super jest ta lampka. Naprawdę podoba mi się. Taki ma bardzo pozytywny wygląd. Mm. Powiem Wam tak. Dostałem MMS-a ze zdjęcia tej lampki i w ogóle nie wiedziałem od kogo to jest. Myślałem, że ktoś po prostu z olx a wysłał lampkę, że chcę się na coś tam zamienić. Ale była taka historia, że kiedyś dostałem od pewnej takiej kobiety całą reklamówkę różnych e, takich elektronicznych rzeczy. Były tam jakieś lampki LEDowe. Zasilacz do LEDów 20W, no i jeszcze tam dużo innych rzeczy. I to właśnie było od niej ten MMS. Ja już po prostu nie skojarzyłem, bo już nie miałem tego nawet numeru. No i dostałem telefon, zadzwoniła do mnie, czy nie naprawiłbym jej takiej właśnie lampki. No i powiedziałem, że spokojnie, niech przyniesie, to zobaczymy, co jest z nią nie tak. I tutaj zaraz się przełączę na podplayera, żeby Wam pokazać w szybkim skrócie. Ile tam rzeczy było do sprawdzenia, <laughs> a troszeczkę się, że tak powiem, namęczyłem, z jakby to powiedzieć, z diagnozowaniem, co jest tak naprawdę przyczyną. Tutaj jak widzicie, jest ta lampka śleży, ja sobie ją podłączyłem. Sprawdzałem ją na tym zasilaczu oryginalnym. Podpiąłem specjalnie ten miernik USB, żeby zobaczyć, ile to w ogóle pobiera prądu. No i wyszło, że w pierwszym trybie 0,01 a w drugim trybie 0,09, tak, no powiedzmy 0,10 Ampera, a w trzecim trybie 0,20 do 0,25 a Czyli bardzo malutko prądu. Tutaj się nią bawię. Przyszło do rozkręcenia jej. I tu jest ta blaszka, cała płytka, zamocowana w ten sposób. Tutaj mamy diody LED na górze, co wchodzą mi do głowy. No i zaczęło się sprawdzanie, co jest przyczyną niekontaktowania tej lampki. Oczywiście, tutaj co ja zrobiłem, wylutowałem sobie wszystkie te kabelki, żeby podłączyć sobie, położyć sobie tą płytkę pod mikroskopem. No i teraz pewnie będzie widać tutaj. Z mikroskopu. Patrzyłem po prostu, czy nie są jakieś luty, zimne luty. Te wszystkie trzy poprawiłem i tak na nowo. cyną, tamte na górze od tych trzech kabelków też poprawiłem. O ten L, plus, L- minus. i jeszcze ten trzeci, co idzie do tego guzika na tym brzuszku. Tu mamy te jakieś tranzystory, układ. Układ, który jest 3GL 8022W. To jest serce tego. Tej lampki, które pewnie powoduje, że ma te trzy tryby. No i zaczęła się zabawa sprawdzanie co jest nie tak. Tutaj czyszczę tą wtyczkę specjalnymi takimi do gitary. To jest do robienia rowków w czym to było w gitarze tam na górze. Zapomniałem, jak już się to nazywa. Siodełku. Yy. Dalej sprawdzam, sprawdzam, co jest nie tak. Ciągle mi przerywało. Jak już myślałem, że jest wszystko dobrze, to za jakiś czas znowu nie działała. Zaczęło się kombinowanie, co może być tak naprawdę przyczyną tego wszystkiego. I powiem Wam tak, w wielkim skrócie przyczyną nie działania tej lampki był właśnie ten wtyk. on już jest wyrobiony w zasadzie cały latał w tym gnieździe. No i to powodowało przerywanie tej lampki tak minimalny tam ruch powodował przerwanie po prostu do pływu prądu i lampka się włączała. Więc co zrobiłem za... Włożyłem swój kabel, znalazłem taki czarny, nie wiem czy to będzie widać, tutaj gdzieś będę pokazywał, o jest. Siedzi po prostu perfekcyjnie, no tu mi coś nie zadziałało. Nie, ten kabel, który teraz włożyłem, ten czarny, elegancko wchodzi do tej lampki, trzyma się bardzo mocno, nie ma żadnych takich, takiego czegoś, że jak nią poruszam, zresztą przełączę się teraz z powrotem na tą lampkę i wam coś pokażę. Chodzi o to, że on tutaj wchodzi teraz bardzo, bardzo ciasno. Tak jak powinien wchodzić. Blokuje się na tej tutaj gumie. W tym tutaj otworze i wręcz tak jakby był fabryczny. Jakby był biały, to by po prostu było idealnie. No i teraz zobaczmy, czy ta lampka się włączy. Włącza się. Działa bez problemu. Także lampka naprawiona. Nawet można nią ruszać, nie wyłączy się, bo kabel siedzi bardzo stabilnie. Nie ma żadnych przerw. Także pożegnamy się na koniec. Pożegnaj się. Cześć Wam! Ja już idę spać. Dobra, trzymajcie się na razie. To był taki nietypowy filmik z lampką nocną dla pewnej kobiety.